ma lipy. Mamy rybę w ognisku. Cześć, dzisiaj chciałbym Was powitać z zawodów Rich Monkey Cup na łowisku Spalona. Jesteśmy tutaj od niedzieli do piątku, więc zawody troszeczkę tutaj nam potrwają. Wylosowaliśmy stanowisko 14. To jest stanowisko, że tak powiem, bez zawodów 12. Stanowisko jest to na wyspie. Mamy nadzieję, że uda nam się tu połowić piękne ryby. Ja Was zapraszam na film, pokażę Wam taktykę, jaką obraliśmy. Mam nadzieję, że uda mi się też pokazać Wam miejsca, w których łowię. No i cóż, mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam na seans. Jak słuchajcie, tutaj w ogóle wygląda mniej więcej dno na stanowisku numer 12. Normalnie 14 mamy na zawodach, więc na 12. Więc tak, tutaj na tym cyplu, tutaj tak troszeczkę, o, tam gdzie mam, pokazuję palcem, jest bardzo płytko, jest około 2-3 metrów przy trzcinach, potem robi się głębiej. W tamtym kierunku taki jest zielony domek, przed tym domkiem jest dość duża głębina, 8 metrów gdzieś w tym miejscu i pod trzcinami bardzo płytko, 2 metry. Tylko tutaj nam pan, że tak powiem, zdradził mini sekret, że tam rządzą bobry i bobry sobie tam nanoszą właśnie pod te trzciny różne patyki, kamienie, niby gołędzie, kamienie to może nie wiem, ale wszystkie co bobrowe sprawy muszą załatwić bobry, to sobie tam nanoszą. Więc na razie nie stawiamy tam naszych zestawów i patrząc się tutaj, tak jakby w tamtym kierunku postawiliśmy marker sobie, bo już jesteśmy po sądowaniu. Tam jest duża dosyć górka, ona wychodzi z 7 metrów na 5 metrów, 4,5, zależy jak ją tam chwycimy, ale dość taka spora jest, słuchajcie, bo ona idzie w sumie odtąd, tak dotąd. Dość taka jest naprawdę spora od tej górki, gdzie ona jest gdzieś tutaj, w tą stronę, no to jest głęboko, tak? 8 metrów, miejscami są takie dołki 8-metrowe, plus 7 metrów. Tam kolega znalazł też jakieś miejsce, ale bardziej takie wychodzące z 6 na 7, z 7 na 8 i tam położyliśmy zestawy. Jeśli chodzi o taktykę, co będziemy w ogóle próbować, no mamy dopiero pierwszy dzień, więc dopiero zaczynamy jakby rozkminiać to miejsce, na co ryba bierze, na co w ogóle ryba tak naprawdę będzie reagować. Więc zapraszam Was na dalszą część, a na pewno się tego dowiecie. Jak na Mazurach. Pa, 5 metrów jest tutaj? Tu, w tym miejscu jest 4,8, to jest moje miejsce. Tu, nad dupą, 4,7, pięknie, patrz. No jak z obrazka. Potem ją wymacamy mocniej, nie? No tu jest pięknie. Tu jest 4,7 metra i jest bardzo twardo. I teraz to... Cześć, słuchajcie, mamy już powoli, zbliżam się wieczór drugiego dnia.
podobnie ananasa. Takiej mniej więcej proporcji. Do tego dosypuję sobie teraz pelet truskawkowy. Ja go tutaj wsypię cały, który mam. Piękna truskawka. Mieszam sobie to troszeczkę. I teraz gwóźdź programu, czyli reszta, idzie nam naszego ziarna. Może nie reszta, bo jeszcze będziemy to upgradeować. Dwie takie łopatki. Ziaren dajemy. One są ukiszone. Ja je robiłem na soli. Na takie wiaderko. O, takie wiaderko, kilogram soli. Wymieszamy sobie to teraz wstępnie. Ok. I zaleję sobie teraz CSL-em. Nie trzeba dużo lać. On jest dość taki lejący się. Fajnie nam to wszystko odklei. I wychodzi nam, słuchajcie, z tego coś takiego. Postaram się całe takie wiadereczko wsypać do łódeczki. I miejmy nadzieję, że coś się trafi. O, tak wygląda mój zestaw. Kuleczka 18 truskawka. Mezo bez węzła. Prosto. Po prostu prosto. Następnie gdzie tutaj wcześniej przygotowana zanęta. Troszeczkę będę wsypywał metodą chałupniczą, ale mieliśmy małą awarię z wiaderkiem. Strony. Sypiemy, słuchajcie, full. Tyle, ile jest. Chcę zasypać to miejsce i zobaczyć, co się po prostu później stanie. Lipsa oczywiście idzie do mycia. Ale Predator się tego nie boi. Tak nam się tutaj to prezentuje w wódeczce. Taka ilość, o, taka ilość ląduje na jeden zestaw pod trzcinę. Tutaj będziemy kłaść zestaw na 4 metrach. Teraz przygotujemy sobie coś na słodko, zalejemy to cytruzem. A na zestaw będziemy kłaść Ronnie Riga z takim białym popeczkiem. Próbujemy, słuchajcie, no trzeba kombinować na zawodach. Nie zawsze się udaje coś złowić, ale spokojnie, jest dopiero wtorek. Jeszcze sporo dni przed nami, wszystko się może zdarzyć. Ta woda potrafi obdarzyć, słuchajcie, rybami 6 godzin takimi, że naprawdę. Ale okej, co będę potrzebował? Jak ja to zrobię? Na pewno kuleczki słodkie. Tu akurat mam banana. Ja sobie je troszeczkę potnę, troszeczkę je zmielę. Wcześniej wspomniany citrus. Oraz drobny taki pelet. Klasyczny, żaden zapach. Chcę, żeby po prostu ja go zaleję, więc on tak będzie ten zapach miał tego citrusa. Jak sobie to robię? Oczywiście niezbędne jest wiadro. Wody trzeba wylać i tutaj sobie już dodajemy troszkę pokrojonych kuleczek i za chwilę będziemy je kruszyć. Kuleczki, słuchajcie, pokrojone, tak się prezentują. Teraz trzeba troszeczkę dokruszyć tutaj naszych kulasów. Powiem wam, że robiłem te kulki rok temu. W sumie przeleżały u mnie przez piwnicy przez no, całutką zimę i prezentują się bardzo ładnie. Bardzo ładnie pachną nadal. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj pokruszyć, bo już troszeczkę są twardsze.
coś takiego. Jeszcze jedną. Takie pokruszone kuleczki do wiadra. Do tego pelecik. Można trochę więcej. Ja też tych PV-ek, słuchajcie, tyle nie robię, no bo nie wiem, jak ryba będzie na to reagować. Potem ich narobię i co ja potem z tym zrobię. No można zawsze to do domu wziąć, tak? To nie ma problemu. Chwilę zmieni to, słuchajcie, kolor na róż. I tak też teraz myślę, jak robię te PVA, a propos mojego zestawu Ronnie Riga, mam 12 Citruza i chyba powiem wam, że polecę w ten właśnie deseń. No pięknie to pachnie. Będziemy sobie teraz to zalewać. W zupełności wystarczy. Można jeszcze ciutkę, ok. No, pachnie cudownie, takim słodyczą naprawdę. Jest, słuchajcie, ogień. Teraz to trzeba napchać do naszych PV-eczek. Gdzie ja tutaj to mam? Taki tunelik. Ja akurat robię to troszkę inaczej z tymi tunelami, bo ja jakby nie przeciągam z powrotem. O, tak to wygląda. Można to łopatką nabrać. Ja to zawsze nabieram, że tak powiem, tym tunelem. To się nabierze, że tak powiem, to będzie. Taka PV-eczka. Oczywiście ręce całe muszą być ubrudzone. Zdejmuję to. Można też zębami. Ja akurat używam nożyczek, ale zęby też się nadadzą. Tnę to w pół. Rozciągam troszeczkę. I zawiązuję. Można dwa. Ja sobie to akurat te kokardki obcinam. O, to za chwilę mi się rozpuszczą, chwilę jest, no zabiorę. Ale taka PV-eczka pójdzie na zestaw. Z tym, że tutaj, jak zobaczycie na filmie, będzie tutaj jednak Citrus. No i co? Pierwszy zestaw mam na kamieniu. Tego używam do dalszych trochę wywózek. No przy dwóch leszczach kamień spadł, więc ok. Oczywiście ta gumka, ona nie powinna być dociśnięta do końca, tylko mniej więcej tutaj, o, żeby ten kamień naprawdę mógł się wypiąć. Przypon klasyczny, już wam pokazuję. Taki na miękkie pleciące. Nie jest to blowback rig, trochę krótki włos, no ale mówię, kombinuję. Były już na długim, nic się nie wydarzyło, więc taki mam jeden zestawik. A tutaj jest PV-eczka. Na Ronim haczyk typu klor. Ja używam do Roniego kloru. I ciężareczek typowo do wywózki. Gdzie będę wiózł teraz zestawy? Na Żółtą Boję. Tam jest taka górka jest przed Żółtą Boją. No, nie zobaczymy tutaj teraz Żółtej Boi. Niestety musicie mi uwierzyć, że ona jest tam. Żółta Boja. A drugi kij od Żółtej Boi do samego końca. Też jest taka górka, no mówię, walczymy, kombinujemy, nie poddajemy się i zobaczymy, no mam nadzieję, że w końcu będę mógł wam pokazać jakieś piękne karpie na macie albo amury, też bym się nie obraził. Taka tutaj PV-eczka idzie, jak już mówiłem, mamy tutaj Citrusa teraz zamiast białego popka. Zamykamy to, tylko teraz ważna kwestia. Zawsze warto sobie podsypać troszeczkę pod to peletem, kulkami, czymkolwiek, gdzie leży nasze PVA,
żeby nam się to nie rozpuściło. I to jest wszystko, co daję, słuchajcie, na zestaw. W środku są troszkę grubsze frakcje, no idę drobno, było grubo, nic się nie działo, teraz idę drobniej i liczymy na jakieś branko. Za chwilę Wam pokażę na echosondzie, gdzie dokładnie będę wywoził ten zestaw. Przechodzimy teraz na drugi widok, tam jest łódeczka, płyniemy pod trzciny, tam na wieżę kościelną. Tak wygląda nam dno, słuchajcie. Toslon TF520, ta nowsza wersja, bardzo fajnie pokazuje. Płyniemy. O, chciałbym, żebyście sobie teraz zobaczyli, jak wygląda tutaj dno na 12. Mówię, ja płynę tam do wieży tej zielonej kościelnej. Muszę mieć pilota i statyw i nie mam więcej rąk. O, czasami coś mu się porąbie. Tu już jest głębiej, widzicie, 8 metrów. Łódeczka już jest, no, prawie niewidoczna. Mamy sporo tutaj metrów. 8 metrów, tam już, słuchajcie, jest naprawdę już głęboko. Ale zauważmy, że ryba jest na 7,2. Na tej głębszej jej nie ma. Teraz znowu nam coś wskoczyło. Płyniemy dalej, słuchajcie, cały czas. Ja chcę to wywieźć pod trzcinowisko. Oczywiście on teraz jest obciążony, więc pokazuje niższe napięcie. O, i tu zobaczcie, 6 metrów się robi z 8. Bardzo ładne wyjście. Ale ja chcę jeszcze dalej. Tutaj te 6 metrów, praktycznie jesteśmy, nie wiem, przed trzcinami, dalej będzie. Ja czekam, słuchajcie, na takie bardzo mocne tutaj wypłycenie. Mam nadzieję, o, właśnie o coś takiego, no jeszcze będzie się wypłycać, widzicie? Taki rów jest jakby pomiędzy tymi dwoma górkami. Pięć i pół cały czas, ja płynę dalej, o, na 5,3 rybka. I tu na tym spadzie. Tak, w tym miejscu, to jest, słuchajcie, przed trzcinami na 6 metrach położę sobie zestaw. Co prawda mówiłem, że chcę na 4 metry, ale widzę, gdzie jest ryba. Ryba, o, jest na 5, 5,8, 5,3, więc to będzie dobre, myślę, miejsce. Zrzucamy.
Słuchajcie, moja zmiana kuleczki, jak się leje deszcz, okazała się dobrą zmianą. Mamy takiego pierwszego karpia, 11 kg ponad, właśnie na citrusa, nęcone tylko i wyłącznie PV-ka, troszeczkę peletu, jak widzieliście, na Roni Rigu. Piękna ryba. Jesteśmy z niej oboje po prostu zachwyceni, bo to nasza pierwsza ryba zawodu. I to w dodatku pełnołuska, ja kocham pełnołuskie karpie. Nie wypuszczam go, pakuję go, słuchajcie, do worka, do slinga i będzie czekał na oficjalne ważenie przez sędziów. No mam nadzieję, że to już nie jest ostatni. Mamy sposób, mamy taktykę, wiemy czego się trzymać i mam nadzieję, że takich ryb jeszcze na filmie zobaczycie więcej. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Ja te PV-ki będę dawał oprócz oczywiście głównej zanęty, z czego będą się takie moje PV-ki składały. Tutaj mam kuleczki rakowe, to może taką z wiaderka pokażę. Nie ma ich za dużo, kilka tylko tych PV-ek chcę zrobić i one będą i w całości i pocięte, więc za chwilę sobie będziemy je ciąć. Do tego pójdą pokruszone kuleczki rakowe. Mam nadzieję, że tak tutaj będzie to widać. O, coś zapikało. Zalejemy sobie to wątrobą.
I tak naprawdę, słuchajcie, to będzie wszystko, ponieważ reszta będzie po prostu w wódeczce, to będzie pelet, konopia, inne tego typu rzeczy. Ok, zaczynamy sobie oczywiście od przerobienia naszych kuleczek wątrobowych. Tutaj kilka z nich potnę. I jeszcze te dwie. Ok, to już mamy pocięte. Teraz zajmiemy się kruszeniem. Dlaczego ja chcę to pokruszyć? Z tego względu, ponieważ chcę, żeby ta PV-ka mocno po prostu dawała sygnał rybie, że coś tam jest, tak? Żeby te pokruszone kulki rakowe, jak my je pokruszymy, to one są takie bardziej pływające się robią, te frakcje, żeby to windowało nam cały czas góra-dół. Taka moja mała rada, jak ktoś jeszcze nie miał okazji używać kruszarki. Jedna część nachodzi na drugą w ten sposób, że tu jest szersza i ona się nakłada na tą. Pamiętajcie, żeby kulki umieszczać w tej mniejszej, tak, bo wtedy wszystko fajnie będzie nam zmielone. Jak damy odwrotnie, to te krawędzie wejdą nam tutaj i zaczną te kulki, które będą tutaj w rogach po prostu miażdżyć i nie dociśniemy tego do końca. Na taką frakcję. Ok, w zupełności starczy. Następnie płynna wątroba. To oczywiście nam nie rozpuści PV-ki. Mieszamy to tak. O, na razie tak to wygląda. Zalejemy sobie teraz tą wątrobą. Ciągle coś się tam dzieje. Nie wiem, czy to kolega coś tam miętosi, ale chyba tak. Bo właśnie wypłynął na rejs. No i mieszamy sobie teraz to wszystko. Wygląda to, słuchajcie, w ten sposób. Pozostaje nam nic innego jak włożenie to do PV-ek. To jak to zrobić, to chyba każdy już wie, jak nie, to pokazuję to na innych moich filmach. I cóż, mam nadzieję, że no, uda nam się tutaj coś na to właśnie złowić i jakiś fajny karpiszon przybędzie na nasze łowisko. We'll be right back.
piękna czternastka wraca do wody. Waleczna jak koń, niesamowicie. 30 minut woziła. Pięknie, dostojnie sobie teraz odpływa powolutku. Jak widzicie, wiaderko jest puste. Już troszeczkę nam tej zanęty tutaj poszło. Czas zrobić chyba w sumie taką ostatnią partię, bo dzisiaj mamy już ostatni, praktycznie ostatni dzień, jest czwartek. Ja wam pokażę, jak sobie taką zanętę robię, szalenie prosta i to nam się tutaj sprawdza. Przede wszystkim konopie gotowane. Tego tutaj już dajemy resztę tak naprawdę. Wychodzą nam raz, dwa, no, trzy takie dobre łyżki. Mamy konopie. Do tych konopi troszeczkę dalej. Drobny pelet. Wam to pokażę. To jest drobny pelecik. Dwie łopatki w zupełności wystarczą. Teraz troszeczkę grubszego. O, takie klocuszki halibutowe, czerwone. Dwa, trzy takie łopatki. Oraz tu mam w tym białym, magicznym worku od świętego chyba Mikołaja, on jest. Po prostu pelec Alera. To już po prostu wsypię resztę. I dosypię drugiego. To wszystko mieszamy. Dlaczego taka, słuchajcie, zanęta? Ponieważ chcemy grubym peletem przetrzymać rybę w łowisku. To jest jedna rzecz, chodzi o ręcenie. Tą drobną konopią, konopia powoduje to, że ryba tego cały czas szuka, tak? Ona ciągle chodzi, szuka tej konopi, ryje, ona się podnosi, ta konopia, i dłużej nam utrzymuje rybę w łowisku, a właśnie to teraz chcemy zrobić, utrzymać rybę w łowisku. Mieszamy to teraz wszystko. Całość prezentuje się w taki oto sposób. Jak widzicie, to wam bliżej pokażę. Tak to wygląda. Dwie takie łopatki na zestaw, nie więcej. Wieziemy to i czekamy na większe ryby. Brakuje nam, słuchajcie, 17, aby wskoczyć na podium, na pierwsze miejsce. W końcu, słuchajcie, taktyka dalej przynosi efekty. 18600. Już miał krótką sesję, więc na szybko go wam tylko pokażę. I rybka wraca do wody. Taki piękny 18-kilogramowy golas zameldował się u nas o godzinie 15. Taktyka się sprawdza, wiemy na co łowić. Teraz wszystkie kije idą wabank.
i pokazujemy wam więcej oczywiście takich pięknych ryb. Do później. Cześć, dzisiaj podsumowanie troszeczkę w innym wydaniu, ponieważ nie zdążyłem tego zrobić po prostu nad wodą, bo się musieliśmy szybko spakować. W krótkich żołnierskich słowach. Zaczęliśmy tak naprawdę łowić od środy po mocnym deszczu. Ta pierwsza ryba, którą widzieliście w deszczu, to właśnie była ta pierwsza ryba. Druga ryba, już potem woreczek się rozwiązał, ale szybciutko, bo wiem, że nie lubicie gadania. Na co brały? U nas akurat było to citrus 12 mm na Roni Rigu. I to jechało cały czas, wszystkie około 13-14 ryb złowiliśmy właśnie na Roniego. Zobaczcie, jaka piękna woda za mną. Następnie nęcenie, drobno, ale stale, czyli małymi porcjami, ale często dowoziliśmy towar, żeby nie przenęcić tego łowiska. I tak naprawdę to było wszystko, tak? Wielkie naprawdę słowa uznania dla kolegi, który męczył pontonem tą wodę, wysądował naprawdę każdą możliwą górkę, dziurę, cokolwiek, co się dało położyć zestaw. I tutaj naprawdę praca zespołu na tych zawodach jest mega ważna, bo trzeba znaleźć miejsce, trzeba tą rybę zwabić, trzeba ją po prostu złowić i wyholować. Uwierzcie mi, dziesiątki tutaj są tak przepotężne, że jest po prostu ogień. Ja mam nadzieję, że film wam się podobał. Starałem się troszeczkę dodać więcej przebitek, żeby ten film nie był taki statyczny, nudny. Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.